Witam serdecznie drogich Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Kościelne Dzieje Piły. Z tego co słyszę dzisiaj, Piła staje się największym miastem kulturalnym Wielkopolski, bo 5 wykładów w tym samym czasie się odbywa. Tym bardziej dziękujemy, że dosyć liczna frekwencja jest jak na taką konkurencję, bo mamy znamienitego prelegenta, którego witamy brawami, pana Romana Faliszewskiego. Naszego już wypróbowanego przyjaciela, zawsze pan Roman chętnie odpowiada na nasze zaproszenie i to już jest kolejny wykład o historii naszego regionu, który będziemy mieli mieć przyjemność wysłuchać. Tym razem pan Chwaliszewski przedstawi nam postać księdza Jerzego Rumaka, ojca Jerzego Rumaka, inicjatora działalności duszpasterskiej ojców kapucynów w naszym mieście, także związanego z Kościołem Świętej Rodziny, bo tutaj przecież odprawił pierwsze katolickie nabożeństwo w języku polskim po wojnie i Kościół Świętej Rodziny do momentu przejęcia go przez księdza Józefa Wróbla znajdował się także pod jego duszpasterską opieką. Tradycyjnie wstaniemy i pomodlimy się na początku naszych spotkań właśnie w intencji naszego prelegenta o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla niego, całej jego rodziny, żeby jeszcze długo mógł nam służyć swoją wiedzą, nowymi inicjatywami na rzecz upamiętniania historii naszego regionu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Rodzicielko, naszymi prośbami, zacznę radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo, wspomożenie wiernych. Dziękuję ślicznie i oddaję głos panu Romanowi. Ja może do tego. Szanowni czcigodni i księża, ojcze wikariuszu, Andrzeju, witam serdecznie, że z tamtej strony rzeki ojciec też przybył tutaj do nas. Cieszę się ogromnie, że mogę kolejny raz podzielić się z Państwem pewnymi spostrzeżeniami, uwagami, przemyśleniami związanymi z postacią człowieka, który akurat tak się składa, że w zainaugurowanym roku poświęconemu życiu konsekrowanemu, tak jak mówi historia, w kole swojego życia rozpoczynał jako młody, 15-letni wtedy chłopak, chłopiec właściwie, swoją wielką przygodę formacyjną w zakonie ojców kapucynów w Sędziszowie Małopolskim i po 74 latach w murach tego samego klasztoru, jak to mówią, odszedł do domu ojca. Po drodze przemierzył Europę, przemierzył szmat Polski, wszędzie był czynny, łamał schematy, odstawał, patrząc z perspektywy jego dokonań, odstawał od tych takich bardzo tradycyjnych sposobów pojmowania życia klauzurowego czy życia zakonnego, klasztornego, ponieważ no, ciągle go gdzieś po świecie wlokło. Miał z tego powodu i fajne sukcesy, ale też czasy miał kłopoty. Ale sumarem, jak tu mówią, człowiek po to jest i żyje, żeby dojrzewał do wszystkiego. Po drodze zawsze czynił dobro, a zwłaszcza te dwa hasła składające się na zawołanie zakonu ojców kapucynów, pokój i dobro. I o tym bardzo pamiętał.
podobało mi się to, że wczytując się w jego wspomnienia i oceniając tam z humorem swoich współbraci, z którymi przybył do Piły i pracował, to powiedział, no wtedy to ja jeszcze byłem młody i byłem bardzo surowy. Potem jak już stałem się bardziej doskonałym i dojrzałym, to ta moja surowość, taki puryzm, powiedzmy nowicjusza pewnego, zelżała, był bardziej łaskaw do ludzkich różnych, prawda, odmienności i tak dalej. W każdym bądź razie, gdyby nie ten człowiek, gdyby nie ten skromny, niepozorny, można powiedzieć raczej wątłego wzrostu i postury zakonnik, który, jak powiedziałem, mając lat 15, już zaczął kształtować na poważnie swoją formację zakonną, to na pewno dzieje kościelne Piły powojennej i obecność tutaj kościoła, albo w ogóle ojców kapucynów, nie tylko w Pile, ale w tej północno-zachodniej Polsce nie miałaby miejsca, może zupełnie by inaczej to wszystko wyglądało. Warto przy tym powiedzieć, że właśnie jak powiedziałem, pokój i dobro, naczelna dewiza zakonu, to jest krótkie przypomnienie, żebyśmy wiedzieli, w jakich realiach, w jakiej tradycji był formowany ojciec Jerzy Rumak, a więc w regule świętego Franciszka, tej zmodyfikowanej w 1528 roku przez bulę Klemensa VII. I to, co było bardzo charakterystyczne, że reguła ta między innymi przewidywała noszenie brody i habitu ze stożkowym kapturem, głoszenie kazań ludowi, pozostawanie pod ochroną przełożonych konwentualnych, ale także bezpośredniego swojego przełożonego, ponieważ mogli oni także po prostu no, pełnić czy realizować życie pustelnicze. Jak widzimy, końcówka, no połowa właściwie XVI wieku pojawiają się kapucyni. Dlatego takie powiedzenie, które możemy na jednej ze stron prawda, znaleźć, że długa broda, bosa stopa to kapucynów uroda i kładli oni właśnie nacisk na kontemplację, ubóstwo, braterstwo, apostolstwo, przeżywając swój charyzmat zażyłej bliskości z ludem. No i kiedy na ulicach Camerino prawda, pojawili się pierwsi kapucyni w tych swoich zakonnych habitach, to wtedy chłopcy zaczęli wołać za nimi kapucini romity, kapturowcy pustelnicy i zaraz też zaczęli ich określać tą nazwą i ze względu na ten spiczasty kaptur, ojciec Andrzej ma też taki spiczasty kaptur na habicie i dlatego ta nazwa potem już od 1534 pojawiła się wszędzie, nawet w dokumentach papieskich. W 1681 roku przybyli do Polski. I to jest bardzo charakterystyczne, bo między nimi, jeżeli ktoś z Państwa nabył albo jest w posiadaniu, albo widział to opracowanie opublikowane przez ojca Patryka o fundacjach kapucyńskich, prawda, na Ukrainie, no to zobaczy, że gro tych fundacji miała miejsce mniej więcej na początku XVII wieku. Przełomem w tym całym zdarzeniu był też taki, można by powiedzieć, opatrznościowy udział ojca Marka z Aviano jako legata papieża Innocentego XI tuż przed bitwą pod Wiedniem, pod Sieczy Wiedeńskiej. I dokładnie w Maryjne Święto 8 września 1683 narodzin Matki Bożej sprawował mszę świętą w namiocie króla polskiego, a sam król Sobieski i jego syn Jakub służyli jako ministranci do mszy świętej po prostu. Był tam także obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, dlatego w roku 2003, po tyle czasie, proszę sobie zobaczyć, polski papież podniósł do godności, powiedzmy, ołtarzy, beatyfikował wspomnianego ojca Marka z Aviano jako błogosławionego i powiedział przy tym, że naszemu kontynentowi, który podejmuje w tych latach nowe formy współpracy, błogosławiony Marko z Aviano przypomina, że jedność Europy będzie mocniejsza, jeśli zostanie oparta na wspólnych korzeniach chrześcijańskich.
No to takie było prorocze i stąd między innymi uczestnicy tej bitwy, potomkowie tych uczestników odsieczy wiedeńskiej, bardzo często w swojej szczodrobliwości dla różnych wspaniałych dzieł, że tak powiem, pobożnych, postanowili no właśnie w jakiś sposób zadośćuczynić i dzięki temu ten zakon mógł bardzo szybko się rozprzestrzenić, szczególnie na terenach Polski dzisiejszej południowej. Na uwagę tak z tego całego grona, bo wiadomo, że kapucyni z racji swojego długowiecznego trwania, swojej wyjątkowej charyzmy właśnie tego franciszkańskiego ubóstwa, tej bliskiej łączności z wiernymi, tymi najuboższymi, no posiadali wiele cnót, które zawiodły ich na ołtarze. Na pewno światu dali ponad 10 świętych i ponad 16 błogosławionych. No, z naszych czasów to wiemy słynny ojciec Pios Pietrelcyny, błogosławiony honorat Koźmiński, który tyle rozmaitych habitowych, bezhabitowych w XIX wieku podczas rozbiorów powołał do życia zakonów, co znowu w tym roku, prawda, życia konsekrowanego nie można pominąć. Ale ja przy okazji sobie pomyślałem, bo niedawno byłem u księży Salezjanów w Debrznie, tam gdzie był chrzczony ksiądz biskup Adam Grabowski, biskup najpierw chełmiński, a potem biskup warmiński, że właśnie jeden z takich czołowych i ciekawych kapucynów był słynny Anicet Kopliński, który urodził się 30 lipca 1875 roku w Debrznie, który wtedy nazywał się Friedland, no właśnie, prawda, Merkisz Friedland, obecnie Debrzno. Zginął w Auschwitz w obozie koncentracyjnym 16 października 1941 roku. Wstąpił do prowincji bawarskiej, bo wiemy, że Bawaria, te wszystkie sanktuaria, tam głównie też kapucyni, prawda, obsługiwali. Ale w 1918 roku został wysłany do Warszawy na naukę języka polskiego do tamtejszego klasztoru kapucynów. I już pozostał na stałe. Uzyskał sławę dobrego spowiednika, bo kapucyni to oprócz tego mają tą szkołę, prawda, spowiedników i tak dalej. To jest też ich jedna z istotnych charyzm i umiejętności. Między innymi nuncjusze, tacy jak Achille Ratti, przyszły papież Pius XI i tak dalej, byli po prostu, znaczy był ich spowiednikiem. Ponadto kwestował na ulicach Warszawy, pomagał w nauce, w znalezieniu pracy, nazywano go jałmużnikiem albo świętym Franciszkiem Warszawy, opiekunem ubogich. I kiedy w nocy z 26 na 7 czerwca 1941 roku gestapo go aresztowało i umieściło na Pawiaku, nie szczędząc mu tam też, prawda, odpowiedniego traktowania, powiedział mi wprost: wstydzę się, że jestem Niemcem. I dlatego przewieziony został do obozu Auschwitz. Tam otrzymał ten numer 20376 i o dziwo literka pole. Prawda? Proszę? No on de facto nazywał się Koplin, ale potem spolonizował to na Kopliński po prostu. I w ten sposób jest traktowany i w 1999 roku papież Jan Paweł II w gronie tych 108 polskich męczenników II wojny światowej wymienił także nazwisko tego kapucyna. No a w Debrznie wiadomo, że parafia należy do księży Salezjanów. Patrzcie, jak to się wszystko ładnie układa w jeden ciąg. Ojciec Jerzy Rumak tak naprawdę na chrzcie świętym otrzymał imię Józef, tak jak to jest patron prowincji krakowskiej ojców kapucynów. Urodził się w pamiętnym roku 1910 roku w mroźną zimę we wsi Turza w parafii Sokołów Małopolski jako syn widocznego tutaj Bartłomieja i Jadwigi z domu Lis. Ojciec jego nawet go pobił, bo trochę więcej jak 90 lat żył. Bardzo mile wspominał. No i proszę zobaczyć, kiedy miał 11 lat, to już, że tak powiem, no dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby 11-letnie dziecko wysyłać, prawda, do jakiegoś kolegium serafickiego. Oczywiście to nie było seminarium, ale to już była pewna formacja szkoły, kształcenia, która
przygotowywała też pewną duchowość. Natomiast od tym czasie to wszystko się odbywało w Rozwadowie. To jest dzisiejsza dzielnica w północnej części słynnej Stalowej Woli, gdzie biskup Frankowski twardo trzymał sztandar Solidarności jeszcze zanim był biskupem. I w latach 1690 do 1973, czyli do tej reformy, tak jak na przykład miasteczko ukraińskie, było samodzielnym miastem. I w roku 1740 Ignacy Lubomirski ufundował w Rozwadowie klasztor ojców kapucynów, który istnieje do dzisiaj. Tutaj widzimy, jak on wyglądał dawniej, to tak gdzieś z początku wieku, mniej więcej wtedy, kiedy ojciec Rumak tam był, no i to współczesne zdjęcie. Jak już powiedziałem, kiedy osiągnął wiek 15 lat, to zostali ci chętni do tego, aby służyć, to znaczy wstąpić, że tak powiem, w szeregi zakonników. Przeszli do Sędziszowa Małopolskiego. Wtedy jeszcze nie było prowincji krakowskiej, tylko to była tak zwany komisariat krakowski. No i on, ponieważ miał dopiero lat 15, nawet ślubów prostych nie mógł złożyć. Dopiero kiedy miał 16 lat, złożył śluby proste. W 28 roku wszyscy ci, można by być alumni, którzy tam przygotowywali się do kapłaństwa i życia zakonnego, byli zobowiązani zdać egzamin eksternistyczny dojrzałości, państwowy egzamin w NISK-u. No, kiedy to zdali, to od razu przeniesiono ich na studia filozofii i teologii, w tym studium filozoficzno-teologiczne ojców kapucynów w Krakowie. I święcenia kapłańskie otrzymał 24 lipca 1932 roku. Tak wtedy wyglądał, szczupły, niebrodaty, chyba ma tu tylko taki mały zarys wąsa, charakterystyczne nakrycie głowy, prawda, piuska, tak to można powiedzieć. Dzisiaj raczej rzadko już, czasem zacni, nobliwi, prawda, zakonnicy tego używają, albo tacy, którzy uważają, że to fajnie, natomiast reszta jakby nie bardzo często to używa. Tym bardziej, że kiedyś to jeszcze wiadomo, każdy kapłan miał tonzurę, nie? Czyli musiał tutaj mieć, więc czasem to było wygodnie, jak miał przykrycie, bo mu tam w ten, prawda, ogolony fragment czubka głowy zimą czy w czasie chłodu mniej wiało. I to był taki jak beret prawie, że, który wyróżniał. Proszę zobaczyć, tu widać. Drugi od prawej, ten niewielki chłopczyna, to jest właśnie ojciec Jerzy Rumak. I to są ci, jak to wtedy on nazwał, to są ci studenci rozwadowscy, czyli kończący ten pierwszy okres. No proszę zobaczyć, no kto by dzisiaj chłopców w takim wieku ubrał w habity zakonne, nie? To tak, kto kiedyś chodził do liceum pedagogicznego, to wie, że na przykład bardzo wielu nauczycieli, którzy w wieku lat 14 rozpoczęli formację nauczycielską, potem po prostu, można powiedzieć, na całe życie nasiąkli tą ideą kształcenia innych i formowania innych. Więc czasem jak skrupka za młodu nasiąknie, to i przez całe życie tym trąci. Tutaj widzimy już tych maturzystów z 1928 roku i ten pierwszy od prawej młodzieniec to jest właśnie ojciec Jerzy Rumak. Tak. Jerzy Rumak. To tak sobie skromnie stanął tu. Następnie studium teologiczne w Krakowie i tu mamy go jako drugi od prawej w tym rzędzie. Widać pewne rysy charakterystyczne i podobieństwo. Jakiś taki, nie wiem czy de facto jasnowłosy, ale w każdym bądź razie ani nadmiernie atletycznie niezbudowany, ani też taki sobie raczej skromny człowiek. No i wreszcie kapucyni, klasztor sławny przy ulicy Loretańskiej 11. Loretańska, bo wszyscy, którzy znają kapucynów, wiedzą, że najstarszy, pierwszy właśnie domek loretański, prawda, jego kopia na ziemiach polskich, to jest u ojców kapucynów na Loretańskiej 11. Teraz było wspomnienie, prawda, Loretto i właśnie tych wszystkich spraw związanych z domkiem loretańskim. I w związku z tym tam było, no, w czasie insurekcji kościuszkowskiej po przysiędze na rynku krakowskim, między innymi Tadeusz Kościuszko nie poszedł gdzie indziej podpisać ten akt, tylko właśnie do
klasztoru ojców kapucynów na Loretańską 11 i tam dopełnił wszystkich czynności i gorliwie pomodlił się też o pomyślność tego przedsięwzięcia. Kiedy otrzymał święcenia, kiedy skończył te wstępne studia teologiczne, jako ta dusza i z otwartym umysłem, ale też bardzo dynamiczna, została skierowana przez swoich przełożonych na kontynuację nauki teologicznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. I tam studiował w latach 1932-34. Tutaj właśnie widzimy front tego właśnie Uniwersytetu Gregoriańskiego. Następne, kolejne dwa lata był w Papieskim Instytucie Biblijnym, gdzie zdobył stopień licencjata nauk biblijnych, a w pierwszym licencjata teologii dogmatycznej. No, kiedy tak po tych uczelniach włoskich był przygotowany na świeżo do dopełnienia swojej misji nauczycielskiej, władze zakonne wykorzystały jego świeżą wiedzę, aby po powrocie w swoim studium filozoficzno-teologicznym ojców kapucynów, które niedawno opuścił, no 4 lata wcześniej, wykładał egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu, prawo zakonne i historię zakonu franciszkańskiego. Więc właściwie prawie ze swoimi rówieśnikami ich, że tak powiem, doskonalił. I to trwało, aż wybuchła wojna. Trwała, to troszeczkę wszystko było utrudnione, ale Kraków z racji tego, że na Wawelu był Hans Frank, to trochę takie były inne te relacje. To wszystko jakoś tam trwało, a w roku 1941 przełożeni z racji, pewnie nie znam szczegółów, ale być może też ta aktywność naukowa była utrudniona i powiedzieli, pojedziesz do klasztoru w Krośnie, tam gdzie teraz jest ojciec Patryk. To jest kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i tam od 29 lipca do 12 stycznia przeżył prawdziwe piekło, bo jako ekonom się okazało, że wiadomo, że Rosjanie jak szli, to zanim opanowali resztę, to już w 1944 roku zajęli, prawda, tą część na wschód od Wisły. I te walki były bardzo ciężkie. Do klasztoru przybyło ogromnie dużo ludzi, uciekinierów z Przemyśla, z Lwowa, z okolicznych miejscowości. Połowę jeszcze zajęło wojsko, jakiś tam sąd, który funkcjonował. A on właściwie jako ten ekonom z gwardianem musieli najbardziej myśleć, jak to bractwo wyżywić, prawda, ochronić, dać jakiś kąt do spania, przy tym zachować pewne rygory, klauzury, na ile to się dało i tak dalej, i tak dalej. Walki były tak ciężkie, że miasto w tym czasie, które miało wtedy 40 tysięcy, było znacząco wyludnione i dopiero 29 lipca, no może najcięższe walki były od 29 lipca do 10 września, potem ten front się przesunął. No i okazało się później, że tak jak pisze w swoich wspomnieniach, zawsze jak z nim rozmawiałem, to mi się podobało, za chwilę powiem, tak genialnie potrafi powiedzieć, że no miał jakąś wizję, jakiś sen, jakieś tam przepowiednie i tam też wspomina, że pewnego razu, jak już się tak cicho zrobiło po tym froncie, już mu tam coś doskwierało, już tam mu to było za ciasno w takim tam klasztorze i po prostu wpadł na pomysł, że usłyszę jakby Boży palec czy głos, że ty musisz być misjonarzem na Zachodzie. No, to było bardzo racjonalne, bo przecież te tereny, od których klasztory pisał ojciec Patryk, zostały w wyniku zmian, prawda, no poza, no przyszli ci wszyscy zakonnicy, w znaczącej części oczywiście niektórzy zostali, ale jako instytucje, jako samodzielne jednostki organizacyjne życia zakonnego, no musieli opuszczać. No to teraz trzeba było tych wszystkich, ten potencjał tych ludzi wykorzystać w innym miejscu, bo granice Rzeczpospolitej, a wojujący ateizm stalinowski, prawda, nie respektował tego. No wobec tego napisał list do ojca prowincjała i za jego przyzwoleniem jakąś furmanką dojechał do, prawda, najbliższego miasta większego i potem już po prostu pociągiem towarowym dojechał do Krakowa. No i tam dostał przykazanie, jedź do
kurii w Katowicach. Oczywiście dostał odpowiednie przepisy, znaczy upoważnienia i tak dalej od prowincjała. Jedź do Poznania, jedź do Gniezna, jedź do Pelplina, pytaj. A przecież to była dopiero wiosna, to był kwiecień, więc jeszcze front trwał, jeszcze walki trwały. No, Szczecin był niewyzwolony, dopiero było przed ciężkimi walkami o Wrocław. Ale, jako mówię, ta odważna taka dusza pojechał sobie do Katowic i tam spotkał wielkopolanina, biskupa Adamskiego, dawnego uczestnika powstania wielkopolskiego, rodzonego tutaj pod Obrzyckiem w wiosce Zielona Góra, i mówi, czy by się nie znalazło miejsce. On mówi, no drogi bracie, no, my tu raczej nie przewidujemy, niektórzy nie wrócili jeszcze z obozów, to będzie kiepsko. No, a może Wrocław, a tak pisze ojciec Rumak, arcybiskup, przepraszam, biskup Adamski powiedział, no tak, ale tam to jest inne arcybiskupstwo, ja nie mam tam władzy kanonicznej, na razie jeszcze walki trwają, nic nie wiem. Wobec tego jakoś musiał egzystować, no, spotkał siostry zakonne, przez jakiś czas był tam po prostu spowiednikiem, przy okazji też nawiązał kontakt, wysłuchał spowiedzi z chroniących się tam byłych jeńców z oflagów i stalagów, głównie Włochów i Francuzów. A że po tych studiach on miał taką łatwość znajomości uczenia się języków, no to sobie świetnie tam opowiadał i dykteryjki, ale też i przy okazji ewangelizował tych wszystkich ludzi. Także prawie, że wypuścić go stamtąd nie chcieli, no ale że miał misję, wobec tego udał się do Poznania. Dojechał do Poznania arcybiskup Dymek, urodzony w Połajewie, tu niedaleko nas, tak dystyngowani go przyjął i mówi, no tak naprawdę Poznań to nie Kraków, nie? To tutaj raczej zakonów jest mało i miejsca nie ma, ale powiedział, idź do kanclerza kurialnego, a był nim ksiądz dr Edmund Nowicki, facet urodzony w Nakle nad Notecią, tam maturę kończył. No i też go pyta, a on zniecierpliwiony tą natarczywością miał mu powiedzieć, co mi głowę suszycie, do Piły, tam będzie robota dla was. No więc po prostu nie miał innego wyjścia, podziękował, wstąpił do sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które między innymi spotykał w Krakowie, jak z Wielkopolski uciekały do 1941 roku. Tego tam między innymi taka była siostra przyłożona perlińska, przyjęły, prawda, opatrzyły, nakarmiły. No i wtedy wpadł na pomysł, trzeba jechać do Gniezna. Tam w Gnieźnie z kolei był sławny administrator niemiecki, bo kiedy kardynał Hlond, prawda, jako prymas i tak dalej był poza granicą, to władze niemieckie naznaczyły, że taki, prawda, prałat niemiecki Blerik będzie administratorem. Poszedł do tego prałata Blerika i mówi, że ma takie tutaj właśnie, szuka. No on powiedział, kochany, no, już słyszę, że lada moment ksiądz prymas wraca, ja tutaj nic nie zrobię. Chcesz jeść do Bydgoszczy, bo tam są klarysty klauzurowe na rogu Gdańskiej i tak dalej. W małym kościółku może tam na kapelana rozejrzy się. No więc pojechał tam, rozpoznał. No i jeszcze wkrótce potem wybrał się do Pelplina. Mówił, że z Bydgoszczy nie mógł wyjechać, bo tłumy od razu jak zobaczyły, na przykład w kościele bodajże Serca Pana Jezusa, to takie tłumy się ustawiały do spowiedzi świętej, że po prostu nie chcieli go wypuścić, bo tam słynny ksiądz Konieczny, który był takim fundamentem, to mówi, no nie, jeszcze niech ojciec zostanie, bo my tu no, nas mało, dopiero wracają z obozów, jeszcze z Dachau nie wrócili, wielu zostało zamordowanych. No i wreszcie pojechał do Pelplina. Tam ksiądz biskup Okoniewski, też wielkopolanin, herb Okrza, ten, który między innymi z Chodzieży przeniósł szczątki doczesne biskupa chełmińskiego Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego, rodzonego w Wyżysku, do katedry w Pelplinie, mimo że od 1814 do 1836 spoczywał właśnie w podziemiach kościoła świętego Floriana. No i tam czekali też na tego biskupa.
A ojciec Rumak mówi, wiem, że tu kapucyni w Rywałdzie, tam gdzie potem siedział jako więzień prymas Polski, prawda? No ale na razie nie, no możemy dać świętego Jakuba w Gdańsku, ale koniecznie nam potrzeba do studium teologicznego jakiegoś uczonego kapucyna. Więc tam jak pojechał do Krakowa, mówi kto? No to ojciec doktor Rymasz, on jest biblista, tam człowiek doświadczony, niech jedzie, niech im tam w tym Pelplinie pomoże. I przez kilka lat tą posługę pełnił. No i potem z tego Pelplina wsiadł w pociąg, bo teraz już tam puste tory, ale kiedyś od Pelplina, Kościerzyna można było przez Bydgoszcz dojechać do Bydgoszczy, a stamtąd do Nakła i z Nakła z powrotem wrócił do Gniezna. No i następnego dnia, wieczorem, 4 maja to już było, wsiadł w pociąg z Gniezna i dojechał do Nakła. I pod osłoną nocy, jak pisał, o czym mówiłem, prawda, szukał no, jakiś pociąg na zachód. No i polscy kolejarze mówią, niech ojciec poczeka, bo za chwilę jedzie jakiś ruski eszelon, ciągnie się tam jak flaki z olejem, ale jedzie do przodu, na zachód, ku Berlinowi, na Dodrę. My tam gdzieś księdza tego. No, jak zobaczyli Rosjanie, że jakiś taki człowiek w dziwnym stroju, to powiedzieli, ubiód, jak sabaku, co tam chce na ich tym. No ale kolejarze go przygarnęli i mówi, że po 3 godzinach, no być może, że to nie precyzyjnie określał, ale w każdym razie dosyć długo to stało, ten pociąg nie bardzo szybko jechał, bo był bardzo długi, bardzo przeładowany i po prostu wysadzono go w pile. No i tam się schronił, a potem zaczął szukać, rozglądać się po tym rozwalonym miejscu. I było zastanawiające, że przygotowywał się do tej podróży, że wiedział o wolnej prałaturze, że wiedział po prostu mniej więcej z grubsza o kościołach. Gdzieś tam do schematyzmów, do różnych innych chyba zaglądał. Nie był tak zupełnie niezorientowany. I kiedy pojawił się w starostwie ówczesnym, bo takie zaczęło urzędować, no znaczy to był właśnie nie starostwo, to był taki, on to nazwał starostwo, ale to tak naprawdę był urząd pełnomocnika rządu, między innymi Leonard Borkowicz, który jechał z Poznania, z namaszczenia rządu, miał objąć władzę w Szczecinie, na Pomorze Zachodnie, z kandydatami na starostów. No i tam ci wszyscy, prawda, jakieś sekretarki, jakieś tam inni, którzy pracownicy zobaczyli takiego właśnie kapłana, strasznie się wzruszyli i powiedzieli, no tu ojciec musi nam jakąś mszę świętą. I wobec tego 6 maja w kościele świętej rodziny, który mimo, że jak tu widzimy, miał strzaskany hełm, szczególnie ten patrząc na niego po lewej, prawda, a patrząc od strony kościoła po prawej, dosyć mocno zniszczone, ale wnętrze było w miarę, bo jak chodzi o świętego Antoniego, to się okazało, że tam po prostu okna były wybite, ławki powywracane, bo Rosjanie mieli tam konie, więc tak od razu trudno było to odbyć. No i właśnie odbył tam, odprawił pierwszą mszę świętą dla Polaków. Zaznaczył to, nie wiem, no miał jakieś podstawy, pewnie rozmawiał z tymi ludźmi, że do mszy świętej służyli oficerowie Armii Krajowej. I podczas kazania wspomina, że strasznie wierni płakali, bo zwłaszcza jak wspominał zniszczoną Warszawę, kiedy wspominał krwawą niedzielę bydgoską, bo w Bydgoszczy usłyszał o tym, jak tam był księdza Skoniecznego i u sióstr, no to oczywiście wszyscy dosłownie spazmowali, ale po mszy świętej wszyscy starostowie przybiegli i mówi, niech ojciec jedzie z nami, bo jadę gdzieś tam do Szczecinka, a ten tam jedzie do Gryfic, a tam gdzieś jeszcze. Tak mi trzeba, jak będę miał jakiegoś duchownego, to życie się zacznie. Kiedyś czytałem takie wspomnienia repatriantów, którzy z tak zwanego PUR-u, Państwowego Rzędu Repatriacyjnego, jechali z centralnej, wschodniej Polski, z różnych stron, tutaj na ziemię zachodnie i mówią, pociąg stanął w Kaczorach, a był to maj. I nagle patrzą, bo wtedy jeszcze ten kościółek był tam w zasadzie ewangelicki, jeszcze katolicy go nie przejęli, bo to była parafia Śmiłowo, ale przy figurze i krzyżu ludzie odprawiają nabożeństwo majowe. Straszny płacz, ludzie zaczęli, tak mówią, o Panie Boże, ujechaliśmy tyle szmat drogi, myśleliśmy, że już jesteśmy w Niemczech, ale tu jeszcze się modlą ludzie pod figurą. I, no właśnie, nie wiem jak z tym diabłem było za skórą, ale modlą się pod figurą i w związku z tym to jeszcze Polska, nie? To jeszcze nie jest tak daleko. Nie? Dlatego niektórzy potem na przykład pierwsze domy nie budowali w Pile, tylko woleli w Kaczorach budować. Ale to, niektórzy pojechali dalej, ale w każdym razie
i prawie siłą go, że tak powiem, skaptowali, żeby pojechał z tą całą ekipą do Wałcza. Ale ojciec Rumak tak przynajmniej twierdził, że on, zabierając się z nimi do Wałcza, to tak generalnie nie bardzo w ogóle myślał o tym, żeby tą Piłę opuścić, bo powiedział, że no, w Pile po drugiej strony rzeki spotkamy okazały prześliczny, nowoczesny kościół świętego Antoniego i wszystko w nim wprawdzie zniszczone, to co mówiłem o tych ławkach i innych, ale przy tym kościele będzie można najprędzej uruchomić codzienny kult i zorganizować życie parafialne. Plebanii nie było, ale było miejsce pod budowę w przyległym, dość obszernym ogrodzie, napisał na stronie 20 wspomnień pilskich. Na po co do Wałcza? No, do Wałcza po to, że dowiedział się od księdza Langego, który na Jadwiżynie funkcjonował niemieckiego, że ksiądz prałat Alojzy Bleske, który teraz spoczywa na cmentarzu obok kościoła w Sławianowie, przebywał w tym czasie, kiedy tutaj ta zawierucha, że tak powiem, powojenna była, na plebanii czy tam w jakiejś rodzinie katolickiej w Pokrzywnicy. Bo wtedy Pokrzywnica była kościołem parafialnym, który jeszcze na początku XX wieku odwiedza osobiście, jadąc z Ujścia paradnie przez Piłę w szóstkę koni arcybiskup poznański Florian Stablewski. No i właśnie tam się wymknął w tym Wałczu, piechotką szedł od strony tutaj, prawda, Róży Wielkiej, żeby spotkać tego księdza Bleskę. No po co? No po to, żeby jako z formalnego punktu widzenia mieć jakieś przynajmniej choćby prowizoryczne przyzwolenie kanoniczne do osiedlenia się w Pile. No i tak tam opisywał te perypetie, że chciał mówić, prawda, po polsku, to mówi, że nie bardzo, no to mówi po łacinie, to ten mówi, że on tak nie bardzo biegle tam po tej łacinie już, no to może na włoski, to on też by nie, a jakoś się dogadali, bo na tyle ksiądz Bleskę znał język polski, bo przecież został i umarł w Sławianowie, a powtórę, to był kapłan dawnej archidiecezji poznańskiej, który najpierw funkcjonował, tak jak słynny ksiądz prałat Weimann, który wydawał przewodnik katolicki w mutacji niemieckiej. Oni świetnie znali język polski. Niektórzy kończyli gimnazjum w Międzyrzeczu albo gimnazjum na przykład w Wałczu katolickie i doskonale na tym pograniczu znali język polski. No i dlatego, jak mówi, 8 maja wraca z piekota, hałas, huk, szczelanina, nie wiedział, czy wojna wraca, czy front. Okazało się, ludzie mówią, że się wojna skończyła i tak wiwatowali Rosjanie. Więc biegł prawie truchtem, myślał, święty Antoni, zwróć oczy, bo tam bleskiem powiedział, u mnie już był jakiś ksiądz salezjanin, który pono mieszka w Kaczorach i chce przejąć jakiś kościół. Jak mówi, bieg i mówił, żeby tylko zwróć oczy salezjanina na świętą rodzinę, niech ciebie nie zobaczy, tyś dla mnie. I jak przyleciał, to szybko pobiegł do magistratu i dali mu tam takie pismo. Kościół świętego Antoniego, dom i ogród przyległy, oddane są ojcom kapucynom z Krakowa. Przybił to na ten, drugie wziął kopię. No i oczywiście postanowił wyjechać po pewnym czasie do Krakowa, no przecież sam jeden niewiele mógł zrobić, więc pojechał i tam przywiózł po prostu 4 współbraci, którzy w spartańskich warunkach i o suchym chlebie często, śpiąc na jakichś materacach, workach, podłodze, własnoręcznie do 8 czerwca za pomocą kilku wiernych uporządkowali kościół świętego Antoniego, ustawili ławki, naprawili tabernakulum. Między innymi tam taki pan Żulis pomagał mu w tym, żeby te roboty, prawda, wykonać. No i wreszcie, jak napisał w uroczystość Boskiego Serca 8, poświęcono kościół świętego Antoniego do sprawowania kultu. I od tej pory codziennie odprawiane były w nim msze święte. A wcześniej codziennych nie odprawiano, tylko przez ten krótki czas w niedzielę zawsze w świętej rodzinie odprawiali mszę świętą. 17 czerwca po raz pierwszy zorganizowali po wojnie odpust świętego Antoniego w Pile. 5 sierpnia 45 uroczystość pierwszej komunii świętej. Tam całe perypetie nie będę opowiadał, zachęcam, żeby przeczytać, jak ta młodzież przyszła w różnym wieku, nie mieli koszul, to on kombinował. Jeden się dodatkowo znalazł, własne koszule mu dał, bo żeby chociaż w czystych koszulach byli, prawda, do tej pierwszej komunii. Zawiązały się żywy różaniec, trzeci zakon, a potem także stodolicja mariańska i krucjata eucharystyczna, czyli tutaj pod egidą świętego Antoniego
zaczął organizować, czyli był tym inicjatorem działalności duszpasterskiej na terenie naszego miasta. I takie spostrzeżenie. Piła dla tysięcy przybyszów i repartiantów w 1945 i 1946 była oknem na całe Pomorze. No to trochę późniejsze z lat 50. to zdjęcie. No ta ulica trochę inaczej, tych drzew już tam tyle nie ma, prawda, i tak dalej. I co było bardzo charakterystyczne, że to taka refleksja, czy współczesna piła dla na przykład mieszkańców Pomorza, czy mieszkańców innych regionów Polski, szczególnie centralnej, jest też takim oknem na całe Pomorze? No, jak była piła garnizonem, to jak młodzi chłopcy jechali gdzieś tam od Rzeszowa, czy Kielc, czy tam gdzieś jeszcze, prawda, z Biłgoraja, do jednostek w Szczecinku, gdzieś tam w Kołobrzegu, no to kurczę, tutaj się ta jedna część Polski zakończyła, tamta się zaczynała, nie? Poligony, te wszystkie inne. I to wtedy było, bo kolej była taką aortą życia po prostu, przewozu towarów. No dzisiaj jak to wszystko zamiera, to wiadomo, kto nie ma komunikacji, ten jest na marginesie historii. Ten ma kiepskie warunki rozwoju, bo rozwój bierze się z zrównoważonego układu sił, przede wszystkim komunikacyjnych. I dlatego o dziwo do Bydgoszczy możemy dojechać w godzinę, a do Poznania trzeba się dyndać mniej więcej około 2 godzin, a do Krzyża to już jeszcze od Gomułki, prawda, nadal nie zelektryfikowano tej linii, dawnej Ostbahn. No to też takie bardzo charakterystyczne. W każdym razie ta aktywność była tak wielka, że ojcowie kapucyni nie tylko na rowerku jeździli do Stobna, Motylewa, Starej Łubianki, prawda, no jeszcze potem utworzyli parafię świętego Antoniego w kościele poewangelickim w Wałczu, ale jak się kolejarze dowiedzieli, no bo to taka brać mundurowa zorganizowana, że właśnie w Gorzowie nie mają księdza, że w Krzyżu im brakuje na tym węźle, więc przyjechali, błagali, no niech przyjadą jacyś ojcowie, więc wybrali się. Tam między innymi ojciec Przemysław Knap, późniejszy następca, pojechali do Gorzowa, do Krzyża i dzisiaj tam są w jednym, prawda, Salwatorianie i tak dalej, w Krzyżu choćby, dłużej byli jeszcze w Gorzowie, tą działalność sprawowali. Proszę zobaczyć, to jest jesień 1945 roku. Tyle kapłanów już zgromadzono w ramach tej właśnie administracji gorzowskiej, która dawną wolną prałaturę pilską i ten obszar właściwie wraz z ziemią lubuską, wolną prałaturą i Pomorzem Zachodnim obejmowało. Po środku siedzi ten urodzony w Nakle, prawda, główny administrator, późniejszy biskup gdański, ksiądz Edmund Nowicki, urodzony w Nakle. Ci umundurowani w tych pięknych kapotach to są nasi kapucyni. Tu jeszcze dwoje stoi gdzieś ze skraja, gdzieś po lewej stronie. Tak to życie się toczyło i kiedy okazało się, że między innymi tam ojciec Przemysław, Jerzy, Sylwester, Hieronim, Apolinary, Andrzej, Eusebiusz, kiedy po prostu kończył się rok 46, październik, ojciec Rumak, że tak powiem, miał być zluzowany od 7 października Matki Bożej Różańcowej i wracać między innymi do Krakowa i do Lublina na kontynuację studiów. To wtedy ten, który powiedział, tam do piły, ten z urodzenia właśnie Nakielanin, ksiądz dr Edmund Nowicki, napisał do ojca Rumaka takie podziękowanie. Tutaj widnieje czułą wdzięczność powinno być. Zachowam czcigodnemu ojcu gwardianowi za współpracę nad budowaniem sprawy Bożej na Kresach i serdecznie życzę najobfitszych łat z Bożej w dalszej pracy kapłańskiej. Gorzów, 7 października, Piła mówi, opublikowała taką informację i zaznaczyła, że jego następcą będzie ojciec Przemysław Kanap, który był przedtem proboszczem kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim. Po wyjeździe z Piły został przeniesiony jeszcze do Wrocławia,
i tam przebywał do 1948 roku, a jeszcze do 1952 roku pomagał w pracy duszpasterskiej. To jest kościół świętego Augustyna, dobrze mówię, który do dzisiaj jest kościołem należącym do właśnie ojców kapucynów we Wrocławiu. W międzyczasie 15 grudnia 1947 roku na Kulu uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Pierwiastek poznawczy w mistyce świętego Pawła. Dopiero kiedy był już na można powiedzieć, emigracji, pod takim skróconym tytułem, bez tego Pierwiastek poznawczy, mistyka świętego Pawła Apostoła, potężne własnym sumptem dzieło wydał właśnie w tych wydawnictwach Porciuncula, chyba franciszkańskich. W 1947 był też młodszym asystentem przy sekcji biblijnej na Fakultecie Teologicznym w Kulu. Więc ile musiał pokonywać, żeby z Wrocławia, tam pociągi jeździły w tą stronę, ale mimo wszystko, zresztą był młody, ale to też wymagało wielkiego poświęcenia. W latach 1948-51 wykładał egzegezę biblijną i języki wschodu w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a w latach 50-51 w Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców w Poznaniu, założonych przez księdza Ignacego Posadzego na prośbę księdza kardynała Chlonda, a dzięki wielkiej fundacji przezacnej, pobożnej pani niejakiej Anieli Potulickiej z Potulic pod Nakłem, tam gdzie teraz jest więzienie, w czasie wojny był obóz, to tam im dała pomieszczenia najpierw pierwsze na seminarium przed wojną i tam po prostu dla Polonii zagranicznej kształtowały się kadry. Kaczor jest tutaj na emeryturze już, ksiądz Prankę, może niektórych krewniak, bo to z tych stron, i on też po prostu długie lata był kapłanem na misjach polskich we Francji. W latach 51, 58 i 63, 67 wykładał w studium teologicznym ojców franciszkanów we Wrocławiu i w Kłodzku, a więc był tym, który po prostu swoją wiedzę teologiczną wykorzystywał do tego. No jednocześnie dawano mu jakieś tam mniejsze parafie do obsługi. Tutaj widzimy akurat Szalejów Górny w Kotlinie Kłodzkiej, przeurokliwy kościółek, gdzie był w latach 58-67, wcześniej był jeszcze w Kwietnikach, Rudnie Gwizdanów, a więc w ramach, o ile dobrze wiem, teraz to jest chyba diecezja świdnicka, nie? Kiedyś to była wrocławska chyba. No i w 67 opowiadał mi to, że miał tam różne, miał niewyparzony język, tam krytykował władzę i takie tam różne, bo to był ten czas tysiąclecia, listu biskupów. O innych szczegółach nie będę mówił, bo nie o to chodzi, ale między innymi te względy jakby polityczne i to, że zachciał na szerszy świat i w związku z tym wybrał się taką podróż turystyczną. Oczywiście habit skrzętnie schował jako cywil, jak mówił, że o dziwo przysiadł się do niego jakiś starozakonny, chyba taki od ucha, i tam go próbował sądować i chciał dokładnie go rozeznać. Ale ponieważ miał zamysł, że w planach tej wycieczki było zwiedzanie Triestu, czyli tej strefy takiej jakby wolnocłowej. I tutaj z lewej strony mamy ten Triest, prawda? Nad Adriatykiem i w związku z tym, jak pojechali do Triestu, to on się gdzieś ulotnił i zaraz się tam zgłosił do władz, nawiązał kontakt z biskupem Gawliną i powiedział, że on po prostu nie chce wracać, pozostaje. Zasada była taka, kto uciekał przez Triest, musiał iść do obozu przejściowego. Tak po 90 roku, kto tam na przykład do Niemiec wyjeżdżał, to też musiał najpierw iść na taką kwarantannę. Należy, on był kapłanem i miał na to, prawda, udokumentowania. Biegle znał język niemiecki, włoski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego powiedzieli, nie wypada, żeby jakiś zakonnik siedział w jakimś obozie. To może brat pojedzie do Wiednia. I tutaj to jest kościół świętego Karola Boromeusza, o ile pamiętam, na centralnym cmentarzu w Wiedniu. I tam przez ten rok po prostu, tak jak między innymi jest taki ksiądz Szamocina, jego brat jest słynnym dyrygentem, prawda, i tak dalej, to on też tam długie lata pełnił funkcję kapelana tego cmentarza wielkiego.
I jak mi opowiadał, no od nie było ciągle te umarlaki, nie? I tego tam nic nie. Jak się rok skończył, pojechał, jak pojechał, to zaraz czmychnął do Bawarii i postanowił zostać w Bawarii. I mówił, że właśnie najpierw, prawda, do Fürth, a potem Weißmain nad taką rzeczką Weißmain, tutaj mamy to Fürth, to są mieściny, no takie powiedzmy około 40-tysięczne, które znajdowały się w tak zwanej górnej Frankonii, tej bardziej tej urokliwej części, bardzo prokatolickiej. I mówi, bardzo był zaskoczony, jak tam w kurii go zapytali, a ojciec to konto ma? Konto? A co to konto? O co tu chodzi? No bo musimy przelać jakąś pensję, nie? Był zdumiony, bo no. No i później oczywiście tam przebywał i szczególnie w tym Weißmain był takim pomocnikiem księdza dziekana. A ksiądz dziekan, jak miał wsparcie, to jeździł sobie po tych szerokich, pięknych Alpach i Landach i jakoś wszystko zostawiał jemu, bo znał język, wszystko. Całą bibliotekę, mówi, mu przerył, przeczytał i już mu się nudno robiło. Geswein-Stan jest ciekawsze, bo to jest sanktuarium maryjne. No ale co mówi temu, prawda, dziekanowi, proboszczowi, to on mówi, no niech ojciec tu zostanie. No wobec tego wpadł na pomysł. I zauważył, że ta pani starsza, która tam usługiwała na tej plebanii, ona doskonale, znaczy miała wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Geswein-Stan. I pewnego razu, tak jak wtedy, że ma jechać na zachód, on powiedział, proszę panią, śniła mi się Matka Boża. Tak, niemożliwe, ojcze, tak, naprawdę, tak, a skąd? Z Geswein-Stan. No pięknie, ale pani nie wie, że ona jeszcze coś do mnie mówiła. A co mówiła? Mein Sohn, komm zu mir. Mówi, to niemożliwe, żeby mówiła, no tak, ja nie wiem, czy jestem godny, ale tak mi powiedziała. No i zaczęła to opowiadać, najpierw ten dziekan wyśmiał to, a potem powiedział, wiesz, jak ty już nas tak długo tutaj tym męczysz, to ty jednak jedź, bo tam byli franciszkanie, jedź może do tych swoich i będzie ci wygodnie. Dziękuję ci za to wszystko, co tu tyle zrobiłeś. Więc pojechał do tej pięknej bazyliki, bo ten kościół sanktuaryjny, to główna właściwie taka sanktuarium maryjne w tej Frankonii. I tam właściwie przebywał od roku 1968 do 1991. Obywatelstwa nie przyjął. Generalnie, jak mówił, był spowiednikiem, ponieważ w tych grupach pielgrzymkowych było bardzo często wielu cudzoziemców. No to jak ci franciszkanie miejscowi mieli kłopot tam z biegłym wysłuchaniem, prawda, tego, prawda, spowiadającego się w jakimś języku, to wszystko ojciec Rumak. Był bardzo dowcipnym, wesołym, wszyscy go tam przez to, tą swoje poczucie humoru szanowali. Tam między innymi, jako ten poliglota, jak mówiłem, był spowiednikiem i dokończył i wydał w Asyżu właśnie, no ja tak określiłem, nieocenionej wartości. No właśnie w tamtym czasie nikt o pile powojennej nie napisał. No wiadomo, że to jest subiektywne pisanie zawsze, ale po prostu wydał to i tą właśnie swoją pracę doktorską świętym Pawle. Po tych przemianach w Polsce na stałe powrócił do ojczyzny i początkowo przebywał w domu ojców kapucynów w Częstochowie na świętego Rocha 212, a potem przeniesiony został, czy przeszedł do klasztoru w Sędziszowie Małopolskim. Jeszcze tylko powiem, że kiedy go pytałem podczas kolejnych wizyt, jak mówiłem, bo z wielką radością od czasu do czasu gościł w pilskim klasztorze i mówi, kochany, to ja ci muszę powiedzieć, że kiedy miałem pożegnanie z tą ludnością w Geswein-Stan, to mówili, po co ty jedziesz? A on mówi, no właśnie, śniła mi się Matka Boża. To oni się śmiali, jaka? W Częstochowie. Niemożliwe. No tak. No i co mówiła? No też mówiła, mein Sohn sumkuje. A mówi, no ale to przecież Matka Boża jest wszędzie taka sama. No tak, ale kochani, tutaj mniej więcej 200-300 tysięcy pielgrzymów, a u nas co? No milion, dwa. No nie, no to w ogóle o czym my mówimy? No, no dobra, no, no niech ojciec zjedzie. No i jak było pożegnanie, to oczywiście mówi tak, no żal mi strasznie was tutaj żegnać, prawda, bo tyle pokoleń was tu spowiadałem, tyle pokoleń błogosławiłem niektóre małżeństwa, innych z kolei odprowadzałem na miejsce wiecznego spoczynku.
No i tam wszyscy byli bardzo traumatycznie nastawieni, szczególnie ci, którzy go tam przez te lata od 67 do 91, no prawie ponad 30 lat pamiętali, no to zrobiło się jakoś tak nijako i wtedy on wyciął takiego, prawda, woltę taką zrobił, powiedział, ale najbardziej to mi będzie tego Helmuta Schmidta najbardziej po prostu żal. I w tym momencie cały kościół, mówi, gruchnął śmiechem. A mówi, a wiesz dlaczego? Dlatego, że ten Helmut Schmidt to był taki facet, który ostatni wychodził z knajpy i przechodził obok naszego klasztoru i jak przychodził, tak smętnie śpiewał różne piosenki. I wszyscy go z tego znali. Więc on powiedział, że tego śpiewaka Opiusa mu będzie najbardziej żal, no to po prostu rozweselił, rozładował tą całą, że tak powiem, atmosferę. No oczywiście to jest też bardzo charakterystyczne, że przebywając tam i gromadząc te skromne środki, bo o siebie nie dbał. Jak przyjechał, to byłem zdumiony, że tam ani tam specjalnie nie zabiegał o dobry habit, o dobre okulary, o jakieś tam inne. Tak jak no, on nigdy tego, to była jego słodka tajemnica, ale skądinąd wiadomo, że wspierał tą swoją macierzystą, między innymi prowincję krakowską, żeby w tych trudnych latach tamtej rzeczywistości miała też jakieś środki na rozwój, na utrzymanie. Między innymi też był jednym z poważnych fundatorów słynnego słownika kapucynów polskich, chyba ojca Gadacza, dobrze mówię. No i właśnie w 93 roku ojciec Jerzy Rumak uhonorowany został medalem Rodła i medalem Staszica. Tu widzimy, jak sobie rechocze i spotyka się z panem Kamińskim, no dlatego, że kapucyni, jak tu mieszkali, to właśnie pierwsze posiłki ciepłe jadali w domu tamtych państwa Kamińskich, no bo chyba siostra pana Kamińskiego, nie tego, tylko jego ojca, była taką starszą panią, która doskonale gotowała i się poświęciła, im tą strawę gotowała. Więc po latach bardzo się wspominał. Zawsze miał sporo kawałów, a ponieważ Sokołów Podlaski to jest dla Salezjanów zapewniony, nie? No, więc ten Małopolski, tam połowa ponad miasteczka to byli Żydzi. I w związku z tym chodził do klasy jako do elementarnej z tymi Żydami, więc znał dużo kawałów i tą nację i jej mentalność bardzo doskonale, więc takie różne facecje, różne tam, prawda, filozoficzne ekwilibrystyki intelektualne często też wplatał to w swoje życiowe mądrości. W 1996 roku otrzymał tytuł członka honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Tak go wtedy sfotografowałem. To już taki sobie sędziwy, taką poszczępioną bródkę, bo jak mówi, wiesz, ja tam nigdy wielkiej brody, tak jak to mówi, że bose nogi, długa broda i tak dalej, to jest ta ozdoba. Kapucynów raczej nie. No potem już nie miał, ale w tamtym momencie akurat go sfotografowałem w takim tym. No i ostatecznie 13 marca 1999 roku po długim i ciekawym, pracowitym zaangażowaniu w Winnicy Pańskiej w sędziszowskim klasztorze, właściwie po 74 latach, kiedy rozpoczynał swoją kapucyńską formację zakonną, odszedł do domu ojca. Zgodnie ze swoją wolą spoczął na cmentarzu w swojej rodzinnej parafii w Sokołowie Małopolskim i tam jest jego grób. Tak, widzicie państwo, człowiek nieprzeciętnego ducha, taki właśnie nietuzinkowy, który osiągał na ówczesne czasy szczyty wiedzy na różnych fakultetach, uczelniach watykańskich, służył Kościołowi w Polsce jak umiał najlepiej, służył jak potrafił, był człowiekiem z krwi i kości, a Piłę właściwie ubogacił tym, że w tym takim newralgicznym punkcie pierwszych lat to wszystko zainicjował, tchnął tego Bożego Ducha i przede wszystkim to, że przez długie lata, gdzie wszyscy patrzyli ze zdumieniem, że Piła się dzieliła na Salezjanów i na kapucynów, nie? A żadnych diecezjalnych nie było. No i to, że w zasadzie to jego koło życia umierał po prostu w tym samym klasztorze, który zaczynał, a spoczął na ziemi, na której Pan Bóg dał mu łaskę przyjścia na ten padoł ziemski. To tyle w skrócie. Dziękuję bardzo. Ile przesadziłem? Bardzo dobry czas.
ślicznie dziękujemy, jak zwykle. Piękny wykład i zapraszamy może do jakichś wspomnień, uzupełnień, pytań. To nas wszystkich zapewne ubogaci. Wielu z Państwa znało osobiście ojca Rumaka. Zapraszam. Tu pani prezes przyjdzie ładnie. To może powiem tak, że ja ojca Jerzego Rumaka poznałam w 95 roku, w momencie kiedy... Nie przy konfesjonale, kiedy były relikwie świętego Antoniego w naszym kościele, jako że mieszkam za rzeką. I akurat tutaj kolega masz błędną datę, tam to było 28 października to zdjęcie z Tomkiem Kamińskim, bo to jest zdjęcie z BWA. I ojciec Jerzy Rumak wtedy przyjechał do Piły, kolega Roman go znał wcześniej, ja dopiero wtedy poznałam i wieczorna była msza święta. Kiedy te relikwie wprowadzono do naszej świątyni, to ojciec Jerzy Rumak stał taki, był mniejszy ode mnie był. Już się kurczył, tak my się też kurczymy i stał tak, ten brud głowę podniósł do góry, patrzył na figurę Chrystusa i mówi: Święty Antoni, czy mnie jeszcze pamiętasz? I tak kilkakrotnie powtarzał. I tak to było, akurat jeszcze dokładnie zapamiętam, bo to było 27 października, to jest dzień moich urodzin. I następnego dnia mieliśmy w biurze wystaw artystycznych spotkanie dla mieszkańców miasta i członków towarzystwa. Oczywiście wspomnienia pilskie ja przeczytałam i poszłam na plebanie po ojca Jerzego. Nie znałam, to był mój pierwszy kontakt, więc złapał mnie pod rączkę, idziemy i tak stanęliśmy przed kościołem, tam gdzie siostry mieszkają i tak dalej. I on miał taką laseczkę i mówi tak, proszę pani, i tak tą laseczką, a to co tutaj było przed tym tam 45 roku? Ja mówię, proszę ojca, ojciec mnie nie zagnie, bo ja dokładnie wspomnienia przeczytałam i tak dalej. Niemniej muszę państwu powiedzieć, że no odcinek od naszego kościoła do biura wystaw, tam gdzie jest teraz filia numer 1 biblioteki, no to jest kwestia 3 minut. Myśliśmy prawie pół godziny, ten krótki odcinek w biurze wystaw artystycznych. Oczywiście ludzie oczekiwali i muszę powiedzieć, że to było niezapomniane spotkanie z ojcem Jerzym. Oczywiście to zdjęcie też jest w monografii. Kolega Marek Fiałkowski wykorzystał właśnie z tego spotkania 28 października. I potem ojciec Jerzy przyjeżdżał wielokrotnie do naszego miasta. Nadaliśmy mu godność honorowego członka. Bardzo chętnie się spotykał z mieszkańcami, z członkami towarzystwa. Kiedy przyjeżdżał do naszego kościoła, to już świętej pamięci ojciec Augustyn dzwonił zawsze do mnie i mówi tak, proszę pani, ojciec Jerzy przyjechał, proszę sobie go zabrać i zagospodarować. No ja wtedy postępowałam w ten sposób, dzwoniłam do kolegi Romana, umawialiśmy się i szliśmy, jest tam taki pokojek recepcyjny, ojciec Andrzej to potwierdzi. I ojciec Jerzy opowiadał, my słuchaliśmy i już tak godzina 21 wiemy, że no trzeba z tego klasztoru wyjść. I my tak podnosiliśmy się z tego tapczaniku, a ojciec mówi, kochanieńcy, ja jeszcze mam wam dużo do opowiedzenia, ja was tu nie puszczę. I tak to wszystko wyglądało i myślę, że... I zawsze mówił tak, że, no, że za już teraz świętego Jana Pawła II to cały świat się modli, że on tak długo nie pożyje, bo za niego... No nikt się nie modli, a my mówimy, no proszę ojca, jakże ojciec tak może tutaj mówić? I w każdym razie no, był takim człowiekiem otwartym, życzliwym, o ciętym języku. Co miał powiedzieć, to nie ukrywał, walił kawę na ławę, że tak powiem. I na zakończenie, żeby to nie przedłużać, bo tutaj mogłabym wiele rzeczy opowiadać, zapraszam na naszą stronę Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Tam w słowniku Pilan jest krótki właśnie biogram zgodnie z przepisami. Jest obszerna bibliografia do tego, jakby ktoś chciał jeszcze sobie bardziej tą postać rozszerzyć czy poznać. No w każdym razie jest to barwna karta dziejów naszego miasta. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę. Ja
Dzień dobry, panie doktorze. Jan Ciećkowski. Ja mam pytanie o relacje władzy komunistycznej do ojca Jerzego Rumaka właśnie w tym roku 45-46, kiedy tutaj działał. Właśnie może, żeby rozwinąć coś więcej na ten temat, można powiedzieć o tych właśnie starostach, czy i może także o później tam we Wrocławiu, jak działał ojciec Jerzy Rumak. Relacja władza komunistyczna, czy administracja może bardziej państwowa wobec ojca Jerzego Rumaka, czy na ten temat można ten wątek rozwinąć? Dziękuję. No, muszę powiedzieć, że ja generalnie nie z badania akt, tylko z jego relacji wiem, że po prostu ten stosunek był taki, jak był do duchowieństwa. Na początku, na samym początku, kiedy to wszystko się rodziło, kiedy jeszcze nie było dyrektyw roku 48, Kongresu Zjednoczeniowego, etc., no to wtedy jeszcze ta spontaniczność ludu, życzliwość dla ojców kapucynów i w ogóle dla osób stanu duchownego, dla spraw Kościoła była o bardzo wielka. Chyba ta władza zdawała sobie tego sprawę, że kwestia jakiejś asymilacji na tym obszarze to jednak w znaczącej mierze zależy też od obecności Kościoła i osób duchownych. To wynikało choćby z relacji tych starostów. Potem, jak mówiłem, bardzo się zdumiałem, jak przeczytałem, że tutaj szczególnie ksiądz Jarosław prowadził badania, że właśnie no między innymi ksiądz Eusebiusz, ksiądz Nowak, przepraszam, ojciec Nowak, Ireneusz, jako prefekt tutejszych szkół średnich, no coraz więcej napotykali trudności, a młodzież, która na przykład uczestniczyła w przywitaniu kardynała Chlonda, kiedy wrócił do Polski i odbył swoją podróż pociągiem z Poznania do Szczecina i pociągiem ze Szczecina przez Krzyż do Piły, kiedy go witano, to się o tym okazało, że już bezpieka ich wszystkich tam, prawda, namierzała i tak dalej. I byłem zdumiony, że nikt z władz innych poza niejakim Franciszkiem Cegiełką, wtedy mianowanym starostą pilskim, uczestniczyło w tej uroczystości. I potem zacząłem się interesować postacią. Mi się okazało, że właśnie Franciszek Cegiełka to przede wszystkim polski działacz narodowo-robotniczy, który pochodził z Grabowa nad Prosną i przez Berlin wylądował w Naczelnej Radzie Ludowej. Był posłem, potem przed wojną był w Czankowie, prawda, starostą, potem w Kościanie. A po 1926 roku, po przewrocie majowym, kiedy raczej endecja i te bardziej narodowe nie miały wielkiego pola do popisu, został burmistrzem Ostrowa Wielkopolskiego i tam przybywał. I to mi i ten jego udział w powstaniu i te jego poglądy, to mi jakby otworzyło oczy na to, skąd ten człowiek był tak zupełnie inny, bo on był z innej gliny lepiony, w tamtej rzeczywistości ukształtowany. No a szczegółowo mówię, to jeszcze wszystko wymaga jakichś działań. Tak mi mówił, że między innymi obok różnych innych, to właśnie, że miał język niewyparzony i tam tu i ówdzie coś do takiego uszczypliwego powiedział i ciągle mu paluszkiem grozili. A co tam napisali? To by trzeba było w tych aktach, prawda, gdzieś Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu czy coś popracować. No ale to trzeba mieć czas i trzeba mieć jakby do tego pewne też i wejścia. No przede wszystkim czas i ochotę, żeby to przeanalizować. To nie jest takie proste. Generalnie na pewno go ta władza nie kochała, tym bardziej, że on, jak mówił zawsze, nie ograniczał się tylko do kościoła i plebanii, ale zawsze wychodził szeroko. No jak opisywał, to już nie mówiłem o tym wszystkim, że pierwszy Caritas, że mleko sprowadzał świeże, jak im się potem latem skwasiło, jak tam jakiś kierownik gorzelni, prawda, nie miał za co za ślub zapłacić, bimber im sprzedał, jak był strasznie chory, bo jakieś zakażenie szło, a tutejszy aptekarz po prostu powiedział, ojciec nie wyjdzie, leku nie dam, jak ze mną już stakana nie wypije, po prostu. No i takie tam różne historie, prawda? Więc on był takim człowiekiem wielkiego dynamizmu i właściwie często no ta tradycja takiego spokojnego życia klasztornego we wspólnocie, małym kręgu, on się właśnie na ten czas nadawał dobrze, bo gdzie go, jak to mówię, gdzie nie mogli, tam Jerzego wysłali i on to zawsze coś wysmyczył, nie? Także on... No,
Ja już mówię na skróty, wie pan, żeby nadmiernie, wiadomo, że bez woli Bożej nic się nie dzieje, no ale nie chcę już tak nadmiernie przywoływać tej woli Bożej, bo nie jestem osobą konsekrowaną, więc powoli. No, więc to rozumiemy, o co chodzi, prawda? Tak, dziękuję bardzo. Proszę, ojcze, zapraszamy. Pracowałem gdzieś tam bliżej Krakowa. Ojciec Romak był w Sędziszowie. I jak żeśmy zjeżdżali się na imieniny braci, czy gdzieś do Sędziszowa, czy do Krakowa, oczywiście był obiad, a po obiedzie, nie wiem, czy w tej chwili to już tego tradycja taka zanika już, bo tego nie uczą, bo mówię, nie wiem, czy u Salezjanów jest, ale u kapucynów kiedyś była taka właśnie, że czterech do brydża. No i ojciec Jerzy był, jak po obiedzie nie było brydża, to nie było w ogóle imprezy, obiadu nie było na imieninach, nie? Także po obiedzie, czy to w Krakowie, czy w Sędziszowie, czy ja byłem w Tenczynie, też byłem jakiś krótko, to właśnie te 2-3 godziny trzeba było, gdzieś tam trochę grałem jeszcze kiedyś brydża, więc, bo to uczyli troszkę jeszcze. Na klerykacie żeśmy się uczyli, to w tej chwili już chwilę sporadycznie, jaki jest ten brydż właśnie, że czterech jest do brydża, że by można było pograć, nie? Ale ojciec Jerzy właśnie, z tego co pamiętam, to właśnie był takim wielkim takim, żeby porozmawiać przy okazji, ale przy brydżu, nie? Także taka właśnie, chyba za, nie wiem, czy tutaj podzielą się, chyba, nie wiem, czy z wami nie grał, ale mówię, był bardzo takim właśnie wielkim do gry właśnie w brydża. Czterech trzeba było, więc znaleźć do czterech do brydża. Skoro ojciec Andrzej mnie ośmielił, pewnego razu przyjechał, no i mówił tu, słuchaj, jak ja przyjadę, nie, to tam potem tak koło południa ty przyjdź i tego, i tam sobie jeszcze pogadamy. No i rzeczywiście przyjechał. No i dzwonię do, chyba wtedy był proboszczem ojciec Augustyn i się pytam, czy tak, no przyjechał, bo jeszcze zdążył rannym pociągiem tam od Krakowa, przyjechał, wysiadł i jeszcze dołączył do nas, mszę świętą odprawił, był na refektarzu, śniadanie zjadł i mówiłem, który tam jest pokój gościnny dla niego, to on po prostu na pewno tam jest. Poszli, za chwilę ja czekam przy furcie, ale mówią, no kurczę, nie ma go, nie? Gdzie dziadek poszedł, co się z nim stało, nie? No i się okazało, szukałem go po całym klasztorze, się okazało, że on w refektarzu, jak sobie pojadł, to się skulnął gdzieś tam, tak sobie w roku usiadł, a że był niepozorny, tego prawie nie zauważyli i uciął dobrą drzemkę. No i potem mi opowiada, wiesz, bo ja miałem około północy pociąg, nie? I sobie pomyślałem, po co? I miałem takich trzech kumpli, jak my zaczęliśmy w karty lżnąć, nie, to prosto na pociąg taksówką mi dopiły, wiesz, więc byłem tak niewyspany, wybacz, nie. No, to mi cały właśnie ojciec Tak, też. Ja zetknąłem się z ojcem Rumakiem kilka razy. No raz na zaproszenie mojej, wtedy byłem przewodniczącym Towarzystwa Patria. On przyjechał, znaczy Towarzystwo Patria już nie istnieje, ale kiedyś znaczy to była towarzystwo, które współpracowało z Polonią w Republikach Bałtyckich i na terenie Niemiec. No i muszę powiedzieć tak, że bo tu krótko już tylko, bardzo otwarty człowiek, bardzo wesoły, ale tak jak coś mu się nie podobało, to złośliwy był taki, że aż do bólu. Ale to nie, znaczy powiedział coś złośliwego, jak widział, że ktoś tam nie tego, to przeprosił i że bardzo, bardzo grzeczny był. Bardzo wygadany człowiek, można powiedzieć, dużo ciekawych rzeczy mówił. Też zawsze trzeba było go ciągnąć za habit, żeby skończył. To znaczy, bo on jak przyjechał, to miał tutaj umówione różne spotkania, więc jak już półtorej godziny, dwie godziny, to trzeba było ciągnąć, żeby gdzieś tam, gdzieś pojechał. I to jest jedna rzecz. Druga to była taka, że znaczy, wtedy byłem radnym miejskim i założyłem taką księgę.
taka bardzo ładna, ozdobna, z takimi kamieniami jest tego w Urzędzie Miasta. I tam prosiłem, żeby wpisał się, był jednym z pierwszych, którzy wpisali się do tej księgi. Ona przypadkowo została znaleziona i właściwie nie bardzo było wiadomo, co zrobić. Ja stwierdziłem, że takie może być właśnie takie, ponieważ taka ozdobna, taka w stylu bizantyjskim. I... Tak. Ale nie było tego, pierwsza strona, to ją wyrwałem i wyrzuciłem tak z tego. No tak, ale nie, ale pierwszym było coś tam napisane, już nie pamiętam, to jakieś głupoty była. I sprawa Sędziszowa. Akurat jest taka rzecz, że moja rodzina się wywodzi z Sędziszowa i do tego klasztorku, tam jest taki mały klasztorek, to tam chodzimy na mszę i też, znaczy już ja nie wiedziałem, kto, tylko tak kiedyś rozmawialiśmy tego, tylko ten jeden z zakonników, że takiego dobrego mielił właśnie brydżystę, mieli najlepszy brydżysta wśród zakonników, o się okazało, że to ojciec Rumak. Ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, nie kojarzyłem, tylko teraz tutaj Maria jakby mi podpowiedziała, ale wspominali to. Bardzo dobry brydżysta, bardzo dobre kawały opowiadał, naprawdę wspaniały człowiek. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dobrze. To dziękujemy jeszcze raz brawami panu Romanowi i zapraszam na kolejne wykłady. W styczniu to będzie najpierw wykład 7 stycznia księdza doktora Marka Chmielewskiego, inspektora naszej prowincji, który będzie mówił o systemie prewencyjnym w wychowaniu rodzinnym. No i 14 stycznia kolejny wykład z dziejów kościelnych Piły. Nie będzie tak jak w rozkładzie, bo informowałem już Państwa, że ksiądz proboszcz Wola Tomek, ksiądz proboszcz Kościoła Ewangelickiego na poligon jedzie, bo jest kapelanem wojskowym i zamieniliśmy ze mną wykład, także ja będę mówił o księdzu Wiktorze Grabelskim 14 stycznia, a ksiądz Tomek 8 kwietnia o księdzu Ludwiku Hajne, proboszczu Kościoła Ewangelickiego Świętego Jana w Pile. To tyle, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego na święta w nowym roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu jeszcze, tak? Rumaka znam od 1946 roku, od września. W szkole uczył nas religii, przygotowywał do pierwszej komunii. Można zobaczyć. To właśnie, kto chce zobaczyć pamiątki, tu pani przyniosła, to można oryginalne zerknąć. Pan Marek krzyczy, żeby do muzeum oddać to wszystko, nie?